W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Jest to forum trójstronnej współpracy strony pracowników, pracodawców oraz strony rządowej. Rada prowadzi dialog w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Wszystkie strony dialogu społecznego, a więc pracodawcy, pracownicy, strona samorządowa i rządowa, siadamy razem, będziemy dyskutować o problemach naszego regionu, które trzeba rozwiązać. A jakie to problemy? No myślę, że te problemy same są z jednej strony widoczne, z drugiej strony myślę, że ze strony pracowników, pracodawców będą zgłaszane. To są problemy głównie natury społecznej. Ale myślę, że będziemy rozmawiać i o sprawach gospodarczych, także problemy myślę wyjdą w trakcie. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, to marszałek danego województwa powołuje i odwołuje członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Jerzy Leszczyński na członków Rady powołał 26 osób. To oni jednogłośnie wybrali Józefa Mozolowskiego na przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Funkcja ta ma charakter rotacyjny i potrwa rok. Chcę wyrazić zadowolenie, że partnerzy społeczni województwa podlaskiego wyrazili zaufanie, obdarzyli mnie zaufaniem, wybierając w drodze konsensusu na funkcję przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Doświadczenie myślę, że mam ogromne, ponieważ uczestniczę w dialogu społecznym od samego początku. Również miałem krótki epizod pracując na szczeblu krajowym w strukturach dialogu społecznego. Myślę, że podołam tym obowiązkom, które w chwili obecnej zostały mi powierzone. Kompetencje i Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i Rady Dialogu Społecznego na szczeblu krajowym są zupełnie inne niż były w poprzedniej formule. Dlatego też myślę, że to doświadczenie, które posiadam, no, pomoże mi pełnić to zaszczytną funkcję. Oczywiście w pierwszej kolejności, biorąc pod uwagę zapisy ustawowe dotyczące kompetencji wojewódzkich rad dialogu społecznego, one będą odnosiły się do pomocy w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów społecznych, ale tutaj wspólnie uzgodniliśmy, że równolegle będziemy wspierali rozwój naszego województwa celem tworzenia nowych miejsc pracy, bo dzisiaj na poziomie, prawda, województwa, zresztą też całego kraju, te problemy związane z bezrobociem są ogromne. Dlatego też tutaj do wspólne działania wszystkich czterech stron będą ukierunkowane na wsparcie strategii rozwoju województwa podlaskiego, która jest strategią ambitną, ale myślę, że nasz głos, głos społeczny pomoże w jej realizacji. Spośród pozostałych członków Rady wybrano 8 wiceprzewodniczących. Funkcje te sprawują Jerzy Leszczyński, Ireneusz Wiśniewski, Wojciech Winogrodzki, Zbigniew Jan Lenart, Krzysztof Żukowski, Rafał Waluś, Wiesław Żyliński i Jerzy Kuryś. Posiedzenia Rady mają odbywać się raz na kwartał. Przedstawiciele samorządów, dyrektorzy i nauczyciele szkół województwa podlaskiego uczestniczyli w inauguracji działalności Podlaskiej Platformy Edukacyjnej. Jest to efekt realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część druga, administracja samorządowa, w ramach którego powstał już cyfrowy urząd czy nowa witryna portalu wrotapodlasia.pl. Zbudowaliśmy w ramach tego projektu infrastrukturę teleinformatyczną dedykowaną dla obszaru edukacji. W ramach tego obszaru 121 szkół z terenu naszego województwa, są to szkoły podległe samorządom gminnym i powiatowym, otrzymało kompleksowe wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie. Natomiast dzisiaj otwieramy Podlaską Platformę Edukacyjną w stopniu szerszym, czyli również innych placówek, które są zainteresowane współpracą i korzystaniem z powstałych w ramach tego projektu narzędzi. Merytoryczną opiekę nad Podlaską Platformą Edukacyjną Zarząd Województwa powierzył Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży oraz Biblioteką Pedagogiczną w Łomży. Podlaska Platforma Edukacyjna jest nowym narzędziem do pracy dydaktycznej.
Pod adresem ppe.wrotapodlasia.pl można znaleźć m.in. scenariusze zajęć, materiały dydaktyczne, dziennik elektroniczny, możliwość tworzenia prezentacji edukacyjnych, szkolenia online oraz rozkład jazdy autobusów szkolnych w poszczególnych gminach. Chcemy, żeby było to takie centrum informacji edukacyjnych, jak również centrum zasobów edukacyjnych, z których mogą korzystać przede wszystkim szkoły, placówki oświatowe, ale nie tylko, bo również inne placówki, które zajmują się edukacją. Czyli znajdziemy tam przede wszystkim jakąś bazę teleadresową placówek oświatowych województwa podlaskiego. Znajdziemy informacje o ofercie szkoleniowej placówek doskonalenia nauczycieli, jak również innych placówek, które takie szkolenia prowadzą. Kolejnym elementem jest zbiór zasobów, które są dostępne. Są to scenariusze zajęć, są to materiały edukacyjne, jak również inne jakieś elementy, które nauczyciele mogą w procesie dydaktycznym wykorzystać. Dodatkowo platforma pozwala na korzystanie z narzędzi do tworzenia prezentacji edukacyjnych, jak również zawiera platformę e-learningową, czyli szkoły mogą korzystać z własnej platformy e-learningowej, na którą nauczyciele wstawią pewne materiały, a to jest w tej chwili niezbędne, żeby tak naprawdę prowadzić nauczanie nowoczesnymi metodami z wykorzystaniem na przykład strategii odwróconej szkoły. Czyli te elementy są po prostu potrzebne, żeby dobrze kontakt z młodzieżą utrzymywać i skutecznie edukować. Organizatorzy konferencji zachęcali także do współtworzenia Podlaskiej Platformy Edukacyjnej, bo forma strony nie jest ostateczna. Ma być modyfikowana zgodnie z sugestiami użytkowników. Grudzień 2015 roku to ostatni miesiąc realizacji projektów, w wyniku których wybudowany został wschodni szlak rowerowy Green Velo. Łączy on 5 wschodnich województw naszego kraju. Łączy też ludzi i przyciąga uwagę rowerzystów z Polski i z zagranicy. W Białymstoku zostało zorganizowane spotkanie konsultacyjne związane z rozwojem produktu turystycznego, jakim jest szlak Green Velo. Uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządów, lokalnych organizacji turystycznych oraz branży turystycznej z województwa podlaskiego. Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna jest partnerem wykonawczym projektu promocyjnego wschodniego szlaku rowerowego Green Velo przy ścisłej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Obecnie odbyły się spotkania konsultacyjne, które mają na celu uhonorowanie miejsc przyjaznych rowerzystom. Z województwa podlaskiego zostało zgłoszonych 170 takich obiektów. Są to obiekty noclegowe, gastronomiczne, usługowe oraz punkty informacji turystycznej. Wszystkie te miejsca, które są dostosowane do profesjonalnej obsługi rowerzystów na tym szlaku. Szlak Green Velo jest długodystansowy, ma 2000 km. Aby go pokonać, potrzeba około 30-40 dni. Szlak w tej chwili wiele lat był budowany i można powiedzieć, że już jest praktycznie zakończony. Do końca roku będą trwały ostatnie odbiory w województwie warmińsko-mazurskim i w części podlaskiego. Także do 31 grudnia ta wieloletnia inwestycja zostanie zamknięta. Na sezon 2016 całe 2000 km szlaku będzie gotowe dla turystów rowerowych. My w tej chwili, pracując jakby przy produkcie turystycznym, czyli przy działaniach, które mają na celu zbudować ofertę dla turystów rowerowych, którzy w przyszłym roku i w kolejnych latach będą jeździć po tym szlaku, sprawdzamy nawierzchnię, oznakowanie. I muszę powiedzieć, że jest zaskakująco dobrze. O ile mieliśmy poważne obawy co do spójności oznakowania, co do przejezdności szlaku, bo buduje to 5 województw niezależnie, kilkudziesięciu projektantów, kilkadziesiąt firm wykonuje te prace, to wysłaliśmy na szlak ludzi, którzy przejechali w sumie ponad 1000 km i dosłownie znaleźli pojedyncze miejsca, które wymagają poprawy lub zmodyfikowania. Gdzieniegdzie oczywiście jakieś krawężniki są do poprawy, czasami oznakowanie wymaga przesunięcia, czasami znajdzie się nieoznakowane skrzyżowanie, ale to są dosłownie ułamki w tej skali całości. Cała trasa szlaku Green Velo została podzielona na 12 tak zwanych królestw rowerowych, z których każde prezentuje swoją unikalną i atrakcyjną ofertę dla potencjalnych turystów. W Podlaskim też jest kilka takich świetnych miejsc, nad kanałem Augustowskim, na Suwalszczyźnie, w Dolinie Biebrzy czy na przykład w Puszczy Białowieskiej. To po prostu aż szkoda przemknąć tam, tak? Tam trzeba zostać na dłużej, pokręcić się po okolicy i szlak jest takim w tym momencie magnesem, który przyciągnie turystów rowerowych do tego obszaru. I żeby wreszcie na tej region zarabiał na tej turystyce rowerowej, to stworzyliśmy tu komponent miejsc przyjaznych rowerzystom, czyli system rekomendacji obiektów, kwater, które chcą gościć turystów rowerowych. Deklarują, że się dla nich dostosowali, wprowadzili odpowiednie zamykane garaże na rowery, stojaki, na których można bezpiecznie rower przymocować. Na całym szlaku takich miejsc jest ponad 500.